Witam was w 18 odcinku mojego Let's Playa gry Soma. Ostatnim razem zjechaliśmy na dno, prawda, o właśnie. We've reached the bottom of the abyss. Teraz będziemy przechodzić przez ciężkie środowisko, aby dostać się do Tau, gdzie Arka ponoć jest zlokalizowana. Więc będziemy podróżować. W międzyczasie miałem trochę trudniejszych zagadnień moralnych. I z jakiegoś powodu strasznie mi rwało przez moment, ale chyba już przestało. Także kontynuujemy. Dzień dobry, latarkę włączamy. Ciekawe, co mnie tutaj spotka. Luma Link needed to call Climber. Czyli nie ma już dla mnie powrotu. Trochę mi się tu nie podoba. Zwłaszcza, że jest tu ciemno i nic nie widzę. Dobry. Buforek do posłuchania, oczywiście, że tak. Tao? Come in, Tao. Please answer, Tao. Nothing. It's dead. Let's move out. We'll try the next one. Taka sytuacja. No dobra. Zeszliśmy tutaj na moment, żeby posłuchać sobie loga najwyraźniej, ale widzę, że nie ma to wielkiego celu tutaj. Odgłosy burzy pod wodą. Ma sens. Hurra, oświetlenie! Puśćcie mnie tu. Trzeba zobaczyć wszystko. Unoszące się w wodzie rzeczy. Też fenomen. Niezły. Ale nie widzę tutaj nic rozsądnego. Czy gra mogłaby przestać tak hałasować strasznie? Bo nie wiem, czego się spodziewać. Dobry. No, kurde! Trackball mi robi problemy. Będę go wymieniał. Gdzieś w styczniu prawdopodobnie. Hello. Warning. Fault in activity. Strong torrents expected. No to już wiem, co to za hałas w takim razie. Ale nadal nic tutaj nie widzę interesującego, więc marnuję tylko czas. Także no cóż, będziemy chyba szli. Dzień dobry. No to, że wow, już też tu jest. Wow, wirus komputerowy z serialu starego z lat 90. polskiego. Stay close to the lights. Blue leads to Tau, red leads to the climber. Okej. Co za niepokojący symbolizm. No to idziemy. W pełni oczekuję, że niedługo coś mnie zacznie tutaj strachać. No mam ich za niebieskimi chyba, tak? Hello? Taka sytuacja. To są chyba te silne prądy morskie, które mnie spychały. Na szczęście gra postanowiła nie być aż tak okrutna. Dobra, mamy się trzymać niebieskiego. Zastanawiam się tylko, dlaczego prądy morskie brzmią jak burza. Ale no cóż. Inventory. Sprzęcicho. Mission logs. Obserwacja pierwsza, obserwacja druga. Jakieś rzeczy, których nie widzę, a wy sobie będziecie mogli zobaczyć je na pauzie, bo nie chcę tracić czasu. Let's play. Statystyki. Wieloryby. Squid. O, nie da się wczytać danych o... jak one się po polsku nazywają? Anglerfish?
rybaki. Lub wędkarze. Nie wiem, czy się leczyć, czy nie, bo ściśle rzecz biorąc jestem w pełni zdrów w tym momencie, tylko nie wiem dlaczego mam wzrok taki rozmyty tutaj. Nie wiem, miałem po drugiej stronie wyjść, czy co? Bo tak skończyło mi się tu światło i nie wiem, gdzie mam zmierzać. Na pewno nie tu. Chyba urwałem sobie lampki. Trochę słabo. Dobry. Gdzie ja mam iść? Brzmi pytanie. Ale chyba tam, bo coś tu się świeci. Światło nosi się w sobie. Ej, no autentycznie to są odgłosy burzy podstawione pod morze. No nie powinno tak funkcjonować. No to tak chwaliłem sound design tej gry, a teraz jestem zmuszony go skrytykować i nie jestem z tego tytułu szczególnie szczęśliwy. Wow! Nope! Czy... What? Czy... Czy nie powinienem wracać przypadkiem? Bo tam mogłem się uleczyć. Taka sytuacja. Jestem napastowany. I chyba się zgubiłem właśnie. Yep. Zgubiłem się. Zaraz mnie zabije. A, tu. Dobra. Znalazłem. Chcę wrócić do tej szopy, gdzie tutaj ją znalazłem moment temu. O, właśnie. Bo tutaj będę mógł się uleczyć. No chodź, wymacaj mnie, wow. Wymacaj. Nom, nom, nom. Dobra, mogę próbować iść ponownie. Czyli jak widzę, mam się po prostu nie zatrzymywać, tylko iść. Więc tak będę robił. Go, go, Power Rangers. Iść tu. Tu gdzieś mnie ryby zaczęły atakować. Ej, cholera. To nie jest dobry znak. Więc ja sobie po prostu będę szedł. Prawdzie nie wiem dokładnie, gdzie idę, ale... Chyba idę dobrze. Ciemno tu jest strasznie i nie widzę nic, ale widzę jakieś światła w oddali czerwone, które wyglądają jak światła budynku, więc całkiem możliwe, że to tu. Dzień dobry. Czy to tu? O! Mogę się zszokować, jeśli dotknę. Insufficient power, no bo oczywiście, że tak. Słuchamy. Tao, can you hear this? Anyone there? This is Tao, who is this?
This is Ian Peterson of Theta calling. I got a team with me, and we're about half a kilometer from Tau. What? How did... You came in the climber? Listen, we're having a really hard time with this sector. Heavy turbulence is making it difficult to move forward, and the wildlife you got is absolutely rabid. The storm comes and goes. The instruments show the weather is relatively fair right now. You should move out as soon as possible. Stick to the lights. The critters should leave you alone. Alright, you heard the man. We're moving out, people. No. Tau, keep the doors unlocked. We're coming in. W moim wypadku to nie zadziałało, bo mnie ryby atakowały. No to Master Switch, I guess. I co teraz? Status jest... Jest jaki jest. A, okej. Włączyliśmy tu światło. Dzień dobry. Control. Zobaczmy, co się dzieje w Tau. Okej. Teraz on mnie będzie prowadził. Przynajmniej tak to rozumiem. No. Co to za wyłączanie światła? Bez takich. No autentycznie. Nie strasz mnie, gro. Dopiero co tu przyszedłem. A to był chyba ten cały Johnson, którym do mnie krzyczał lokalizację wcześniej. Że mnie zobaczy na dnie, czy coś w tym stylu. To się wydarzyło. Czy mamy tu jeszcze jakieś światła? Mamy. No dobrze. Taka sytuacja. Prep people, prep people. Fajne pajączki. No dobra. Zgaduję, że miałem się ich bać, czy coś w tym stylu. Ale jakoś się nie boję, biorąc pod uwagę, że jestem, ściśle rzecz biorąc, androidem ze świadomością pod wodą. Tutaj? Tutaj. Że tak powiem, pajączki podwodne to nie najgorsze, co mnie może spotkać w tej chwili. Dzień dobry. Światło. Ura. Ej, nope. Ty trolu. To był zaplanowany troll, czy? Wyglądał jak zaplanowany troll, ale nie jestem pewien. Może po prostu był to przeciwnik lokalny i w tym momencie mnie ściga. Więc staram się iść za światłami. Ale jest to naprawdę ciężko cokolwiek zobaczyć. Cholerny. Świat kota Filemona. Nie strasz mnie. No i co dalej? Tu.
Teraz znowu mam filtr na ekranie, bo wow, mnie wytatarasiało. Znaczy, ciszę, że biorąc była to ryba, ale... podejrzewam, że z poduszczenia. Wow. To nie wygląda zachęcająco. Czy mogę tu coś wymacać, żeby odzyskać normalny wzrok? No chyba nie. No owszem. To co? Dostaliśmy się chyba wreszcie. Nie powinienem tego zamknąć? Chyba, że to jest zalane już wszystko. No właśnie, o to chodziło. Terror z podwody. No dobra, odzyskaliśmy górne tony dźwięku dzięki faktowi, że nie jestem już pod wodą. Oj, 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 intensywne doczytywanie tu się działo. I co ja ciekawego tu zobaczę, bo zgaduję, że dobijam powoli do endgame'u. Never been happier to be inside. Let's find the ark. Też jest airlock. Nie wygląda zachęcająco. Suit status. Suit numer 3 jest aktywny. To niedobrze. Tracking. Okej. Czyli mamy tutaj aktywny suit z najprawdopodobniej innym robocikiem, względnie psychopatycznym, nie wiadomo czym. Tak trochę niechętny jestem. Nie wiem, czy powinienem to widzieć, czy nie. Maintenance. Nie mogę otworzyć maintenance. Co my tu ciekawego mamy? Mapka! Jestem tu! What? Powiedz mi to jeszcze raz, bo nie zobaczyłem. Dobra, najwyraźniej nie było ważne. O, też trackballi używają. Model Kensington, jeśli dobrze widzę. Obsługiwany palcami środkowymi. Czyli ja mam kciukowy i to jest inny typ, wygodniejszy dla mnie. Które produkuje już tylko Logitech i parę firm w Japonii. Przy czym Logitechowe są gówniane i właśnie te mi się rozwalają. Już dwa mam. Już drugi w zasadzie mi się rozwala. Nie podoba mi się to. Zwłaszcza to powolne otwieranie, bo to jest zapowiedź, że będzie tu coś strasznego. Albo coś mnie wytatarasia w tyłek. Nie brzmi to zachęcająco. Może se przykucnę. Kurna zgadł. Nie! Fuck you! Fuck you!
Ja się nie mam gdzie tutaj schować. A, no nie muszę się chować, to dobrze. Bylebym tylko się nie zgubił. Laboratorium. Nie idzie to. Świnia jedna. No cześć! No, z której strony mnie obejdziesz? Chyba go zawiesiłem. Albo jest na tyle sprytny. Jej, drabinka! Zostałem uratowany. Bo one nie potrafią łazić po drabinach. Przynajmniej mam nadzieję. Nie wygląda to szczególnie zachęcająco. No i schodzimy w dół. O, drabinka się złapała. To niedobrze. Ile czasu to już? No już wypadałoby tutaj chyba skończyć, także dzięki, że do mnie dołączyliście. Mam nadzieję, że póki co wam się podoba. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Ja powoli wkręcam się po okresie przerwy z powrotem w wymogi, że tak powiem, horroru. No cóż, tymczasem pozdrawiam was. Trzymajcie się.